Justynę Guzę z Muzeum Narodowego z tekstem dotyczącym rozważań o późnej twórczości artystów. Dzień dobry Państwu. Właściwie tytuł tego wystąpienia krótkiego powinien brzmieć Jak długowieczność pozwala trafić na sesję Fin de siècle odnaleziony. I chciałam podziękować organizatorom, że przyjęli artystę tak odległego od tego, o czym tutaj dotychczas mówiono. Przed kilku laty Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło niewielki rysunek Henri Joseph Arpinier, częściej znanego jako Henri Arpinier, nie mając dotąd w swych zbiorach dzieł tego mniej znanego pejzażysty francuskiego drugiej połowy XIX wieku, łączonego zwykle ze szkołą Barbizą, chociaż niekoniecznie zasadnie. Niewielki, 228 na 146 mm szkic piórem i tuszem, przedstawia grupę drzew i drogę prowadzącą do stawu ze wzniesieniem w tle. Noszący datę 1907 rysunek zaskakuje swym konserwatyzmem, najwyraźniej mającym swoje źródło w wypracowanej wcześniej konwencji stylistycznej i ikonograficznej. Tym samym skłania do zastanowienia się nad tym, czym była późna twórczość artystów. Można wyróżnić dwie zasadnicze tendencje. Pierwszą jest trwanie w osiągniętym mistrzostwie form i tematów. Na przeciwnym biegunie plasują się dzieła powstałe dzięki sile twórców, wiekowych artystów, niczym nieskrępowanej, osobistej, niezależnej od obowiązujących prądów i tendencji. Przedstawicielom tej drugiej, wielkim malarzom, pisarzom i kompozytorom minionych wieków, Kenneth Clark poświęcił w 1970 roku swój wykład w ramach tzw. Red Lectures, zaś Mieczysław Walis całą książkę wydano w 1975. Przedmiotem ich rozważań była późna twórczość Michała Anioła, Tycjana, Rembrandta i Moneta oraz Goethego, Beethovena czy Verdiego. Oni to w zaawansowanym wieku, wolni od jakiejkolwiek konwencji, osiągnęli apogeum kreatywności, tworząc wielkie, innowatorskie dzieła. Z kolei w roku 2003 Maria Poprzęcka zajęła się późną twórczością współczesnej, zmarłej w roku 2010 rzeźbiarki Louis Bourgeois. Interesujący nas tutaj Henri Joseph Arpinier nie należy ani do wielkich artystów przeszłości, ani do współczesnego panteonu sław. Jaki zatem charakter ma jego późna twórczość? Zanim pokusimy się o odpowiedź na postawione pytanie, kilka zdań o biografii Arpiniesa, bo ta chyba w decydującym stopniu zaważyła na jego wyborach artystycznych. Paul Gosset, autor współczesnej monografii, podkreśla znaczenie Valenciennes, z którego pochodził artysta. Położone w północno-wschodniej Francji miasto wydało wielu świetnych artystów w czasach księstwa Burgundii, jako to André Bonnevue, Roberta Campin, a po przyłączeniu do Francji za czasów Ludwika XIV, Antoine Watteau czy Jean-Baptiste Carpeaux. Jednak nie Gosset był pierwszym, który z podziwem i uznaniem pisał o artyście. Był nim bowiem Léonce Bénédict, wieloletni kustosz Louvru i znawca XIX-wiecznego malarstwa francuskiego, który po śmierci Arpiniesa poświęcił mu obszerny artykuł w rzadkim, wojennym numerze Gazet de Beaux-Arts z wiosny 1917 roku. Arpinier urodził się 24 lipca 1819 roku w zamożnej rodzinie kupców i przemysłowców i miał w przeszłości kierować rodzinną cukrownią Femar, jedną z pierwszych we francuskiej części Flandrii. Po ukończeniu w 1838 roku gimnazjum w Valenciennes, gdzie wyróżnił się tylko w dziedzinie muzyki i rysunku, odbył w towarzystwie przyjaciela rodziców podróż po Francji, od Paryża przez Orléans, Tours, Bourbon-Vendée, La Rochelle, Bordeaux, Bagnères-de-Bigorre, Montpellier, Marsylię, kończąc w Lyonie. Towarzyszący mu dr Lachaise uznał jednak, że młody Arpinier ma znikome perspektywy ze względu na swą niezależność i skłonność do żartów. Po powrocie młody człowiek zajął się jednak interesami rodziny, jak to było mu sądzone, tracąc, jak sam później o tym wspominał, dla sztuki kolejne lata. Dopiero jesienią 1847 roku został w Paryżu uczniem znajomego rodziców, malarza Jeana Achard. Opuściwszy Paryż po wybuchu rewolucji 1848 roku,
Arpigny powrócił do Famar, stamtąd wraz ze swym mistrzem Achardem wyjechał do Brukseli. W 1850 roku jakiś czas przebywał w Baden-Baden i podróżował ponad Rhin. Namalowany wówczas obraz zyskał nie tylko uznanie Acharda, ale i ojcowską subwencję, która umożliwiła wyjazd do Włoch. Pobyt Arpigny w Rzymie w latach 1850-52, gdzie dzięki rekomendacji jednego z ówczesnych ministrów, będącego zarazem znajomym jego ojca, mógł kontynuować naukę w Villa Medici, stał się dlań przełomowy. Po latach zresztą wspominał, że to Włochy, ich klimat, piękno krajobrazów Neapolu czy Sorrento ukształtowało go jako pejzażystę, podobnie jak jego mistrza Corotta. Jesienią 1852 roku Arpigny zamieszkał w Paryżu przy Faubourg Saint-Germain, zaczął wystawiać na salonach akwarele i obrazy olejne. Stał się malarzem znanym. Malował niemal wyłącznie pejzaże, w latach 1853 także sceny figuralne. Sporadycznie malował również portrety. Posługiwał się ograniczoną gamą barwną, kobalt, zieleń weroneza, zieleń szmaragdowa, siena palona, czerwonawy brąz i srebrzysta biel. Kolorystyka owa i uwielbienie dla Corotta łączyły Arpigny z barbizończykami, wśród których bywa wymieniany we współczesnych kompendiach, choć przecież nie był członkiem tej grupy. Z Daubignym zetknął się przy okazji wystawy salonów odbywających się w Menu Plaisir przy Boulevard Poissonnière. Nie znał ani Teodora Rousseau, ani Mileta, ani Dupré. Odmiennie jednak od barbizończyków, malujących wspólnie z Corottem w lasach Fontainebleau, Arpigny podziwiał Corotta z oddali. W biografii obydwu można znaleźć zresztą wiele podobieństw. Obaj wywodzili się z dobrze prosperującego mieszczaństwa, które upatrywało karierę synów w kontynuacji własnych zawodów. Corot 7 lat terminował u kupca sukiennego. Obaj bardzo późno, lecz bez reszty, poświęcili się sztuce, rezygnując z życia osobistego. I dla Corotta, i dla Arpigny decydujące znaczenie miał pierwszy pobyt we Włoszech w latach 21 i 52. Włoskie krajobrazy i światło ukształtowało ich jako pejzażystów. Arpigny był jednak osobny, zachował go optymizm, dobry humor, kochał życie i wszyscy sądzili, że dożyje setki. Mając w Paryżu mieszkanie i pracownię przy Rue Saint-André des Arts, gdzie od połowy lat 60. miał stały kontrakt z galerią Arnolda i Trippa, w początku lat 80., gdy dostatek stał się jego udziałem, nabył posiadłość La Tremellerie w Saint-Privé w departamencie Yon w Burgundii, które stało się dlań tym, czym lasy Fontainebleau dla barbizończyków. Choć jak wspominał w pisanym i zarzuconym dzienniku, tamtejsze krajobrazy były zaprzeczeniem malowniczości. To jego własna umiejętność postrzegania wszystkiego z jak najlepszej strony przydawała rangi malowanym tam pejzażom. Pomimo upływu czasu nie straciły na aktualności. Wydaje się, że przedstawiony tu rysunek należy, w ostatnich latach życia, a pracował niemal do końca, więcej rysował, często na niewielkich, kartkach, które rozsyłał później przyjaciołom niczym pocztówki. Wydaje się, że przedstawiony tu rysunek należy do takiej właśnie kategorii, na co wskazuje widniejąca pod rysunkiem dedykacja. Warto też zauważyć, że niemal niezmienna pozostała u Arpigny sygnatura. Długowieczny Arpigny stykał się z rozmaitymi nurtami artystycznymi, w jakie obfitował wiek XIX. Impresjonistów oskarżał o nieznajomość rysunku i nadmierną swobodę, które prowadzą do upadku. Doceniał jednak talent niektórych z nich i mimo, że rysunek był podstawą jego własnej twórczości, a upodobania estetyczne, zachowawcze, to nie nazwiemy go akademikiem, choćby przez wzgląd na charakterystyczny dlań dar obserwacji i zmysł realizmu. Doceniany, odznaczony Legią Honorową od Kawalerski w 1871 po Wielki Krzyż Oficerski w 1902, stał się poniekąd oficjalnym pejzażystą, którego obrazy olejne i akwarele trafiały do zbiorów prywatnych i muzealnych. Jedną z nich wyceniono na 50 franków w inwentarzu poświetnym Corotta, później monografista Alfred Rubeau nabył zaledwie za 1/10 tej kwoty.
Mający w 1907 roku blisko 90 lat Arkini, zwolennik rysunku, przeciwnik wszelkich nowinek formalnych i stylistycznych, najwyraźniej trwał przy tym, co osiągnął w dojrzałym okresie i co zgodne było z uznawanymi przezeń kryteriami estetycznymi. I kiedy porównujemy omawianą tu kompozycję z innymi rysunkami pejzażowymi, to są przykłady zaczerpnięte z Departement des Arts Graphiques w Louvre, niedatowanymi. Kiedy porównamy omawianą tu kompozycję z innymi rysunkami pejzażowymi, jakie znajdują się w zbiorach publicznych, trudno będzie wskazać zasadnicze różnice różniące jego pracę na przestrzeni lat. Twórczość Arpini sprawia bowiem wrażenie znakomicie zakonserwowanej, niczym dojrzały owoc. On sam, nie buntując się w młodości przeciw karierze zaplanowanej dla nich przez rodziców, uczeń umiarkowanego Aszarda, miłośnik natury w jej łagodnym, bukolicznym aspekcie, czy to pod błękitnym niebem Italii, czy też wsi burgundzkiej, zresztą zaczynał wszystkie swoje kompozycje od malowania nieba. Najwyraźniej nie był typem buntownika i poszukiwacza nowości. Jako dojrzały, 30-paroletni mężczyzna został malarzem pejzażystą, co najwyraźniej było spełnieniem jego marzeń. Skupiony na pracy samotnik, który po 25 latach udanego małżeństwa rozstał się z poślubioną około 1865 roku Marguerite Vantillard, by móc bez przeszkód poświęcić się obserwacji natury i oddaniu jej na płótnie czy papierze, trwał na marginesie burzliwych przemian artystycznych Paryża, nie tylko fin de siècle, ale i dekad wcześniejszych. Będąc doskonałym rzemieślnikiem, niecoś wielkim artystą, najwyraźniej rozumiał sztukę jako tykny, co stanowi wyjaśnienie, dlaczego u schyłku życia nie próbował tworzyć czegoś zupełnie nowego, nie wyłamał się z przyjętej konwencji i stylu. Te bowiem, choć uznane przez odbiorców, wynikały bardziej z własnego wyboru, aniżeli chęci sprostania ich gustom, zwłaszcza gdy pamiętać, że omawiany tu rysunek miał charakter najzupełniej prywatny i nie był przeznaczony dla publiczności. Rok 1819, w którym Arpini przyszedł na świat, to także rok narodzin królowej Wiktorii i Gustawa Courbetta. Mówiąc żartobliwie, wydaje się, że Arpini, prócz daty urodzin, więcej łączyło z długowieczną królową będącą uosobieniem stateczności, aniżeli z twórcą realizmu, czy niewiele odeń młodszymi prerafaelitami. Z kolei w roku 1916, w którym Arpini zmarł, nie dożywszy 100 lat, o realistach czy prerafaelitach dawno zapomniano, a przedstawiciele awangardy XX wieku ginęli na frontach I wojny światowej. Także pod względem demograficznym Arpini wymyka się podziałom typowym dla podręcznikowego pojmowania dziejów sztuki. Późną twórczość artystów można rozpatrywać także w kontekście społecznym, biorąc pod uwagę pozycję zajmowaną przez starych ludzi w otaczającym je społeczeństwie. Od czasu rewolucji francuskiej starość była godna i szacowna. W społeczeństwie mieszczańskim drugiej połowy XIX wieku podeszły wiek w wyższych warstwach pozwalał cieszyć się bogactwem i osiągniętą pozycją, co było udziałem Arpini. Tylko jego młodość była stracona pod względem artystycznym i przypadała na czas romantycznego kultu młodości. Każdy twórca, pisała Simone de Beauvoir w swojej książce o starości, znalazłszy się u kresu życia, jest mniej nieśmiały wobec opinii publicznej i ma więcej wiary w samego siebie. Myśl, że będzie uwielbiany niezależnie od tego, co zrobi, może wywołać u malarza pokusę zadowalania się byle czym i przetępić mu zmysł krytyczny. Ale jeśli nie przestaje być wymagający, najlepiej zrobi, wyznaczając sobie własne kryteria i nie troszcząc się o to, co się podoba, a co nie. Malarz ma zawsze coś do namalowania i może korzystać z tej psychicznej niezależności, bez której nie mógłby się rozwijać. Podobnie jak muzyk, początkujący malarz znajduje się pod silnym wpływem swojej epoki. Widzi świat poprzez obrazy poprzedniego pokolenia. Potrzeba długiej pracy, żeby się napatrzeć na świat własnymi oczami. Może i my moglibyśmy spojrzeć na późne dzieło Henri Arpini jako wyraz niezależności od tego, co nowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.